Który to dzisiaj mamy? 30 października, czyli to oznacza, że nie marudziłem na temat FC25 już od 5 dni. No to nie, no to tak nie może być. Bierzemy się za odrabianie zaległości i w sumie nawet nie wiem, od czego najlepiej zacząć, bo tematów jest sporo, więc może zacznę od waszej opinii na temat tej gry, czyli opinii ogółu graczy. Bo ja jak co roku, co jakiś czas przeprowadzam ankietę z pytaniem, jak oceniacie grę, byśmy zobaczyli, jak ona ewoluuje, i tak złych wyników nie było jeszcze nigdy w historii. Ankieta przeprowadzona 28 października, a pytanie jak zwykle brzmi, jak oceniacie FC25 w skali od 1 do 10? I nie jest tu niepokojący fakt, że 40% już nie gra w ogóle, bo grupa ma już wiele lat i normalne, że wielu członków siedzi w niej z sentymentu czy z ciekawości, a już nie gra, ale najczęściej przyznawana ocena to trójka, a nie zaczął się jeszcze listopad. Zresztą jeżeli chodzi o aktywnych graczy, oceny od 1 do 5 stanowią tutaj większość, no i takiego wyniku od kiedy istnieją rzeźnicy kartomanii jeszcze po prostu nie było. I ku przypomnieniu, ta FC24, która zdaniem wielu graczy źle się zestarzała, miesiąc później, pod koniec listopada, oceniana była przez was w taki oto sposób, czyli dominuje nota 8, potem 7 i mamy stopniowy spadek ocen w dół. No a tutaj praktycznie miesiąc po premierze i główna ocena skreśla tę grę. No więc to zrzędzenie na temat FC25, które słychać dookoła, chyba jednak nie jest przypadkowe. Szkoda jeszcze, że nie ma takiej możliwości, by przeprowadzić ankietę z pytaniem, jak oceniasz FC25 u graczy z konkretnymi umiejętnościami, by dowiedzieć się na przykład, jak ta gra przypadła do gustu ludziom, którzy siedzą w elicie i wbijają najwyższe rangi w mistrzostwach, jak oceniają ją średni gracze oraz ci najsłabsi. Natomiast i bez tej wiedzy i podziału na umiejętności, gracze stanowią całość, wszyscy są ważni i można powiedzieć, że nawzajem na siebie pracują, więc bez względu na ten podział, trójka jako najczęściej oddawana nota, no to jest negatywny rekord. Ale chyba rekordem jest też fakt, że część graczy na PlayStation, która bodajże wyrobiła jakąś konkretną liczbę godzin w FC24, miesiąc po premierze gry dostała zniżkę na edycję Ultimate o 60%. No to też jest pierwszy taki przypadek w historii, który sporo nam mówi, no i nie trzeba go komentować. I idąc dalej, kolejny taki pierwszy przypadek to fakt, że pomijając gameplay, w tej grze nie ma czym grać. Ceny są jakieś kosmiczne. Ja ostatnio miałem ponad 1 000 000 monet na koncie, pomyślałem sobie, że kupię jakiegoś fajnego napastnika do zabawy, odpaliłem karty na Futbinie i tam nie było nic, co by mnie interesowało. Pierwszy Fernando Torres oceniony na 87, na którego miałem ochotę, kosztuje 1 400 000 monet. Do porównania w FC24 ta sama karta w szczytowym momencie przez dzień czy dwa kosztowała 900 000 monet. No ale dobra, idę dalej. Może Raul? 1 300 000. No i dla porównania, rok temu w szczytowym momencie Hiszpan kosztował 880 000. No i to też raptem przez kilka dni. No ale ci panowie mają styl finezję, więc może ta cena jest przez to taka wybustowana. Więc poszukam kogoś innego. Pierwsza z brzegu inna karta. Wayne Rooney. Ponad 1 400 000 monet. Dla porównania, rok temu w szczytowym momencie Anglik chodził po 770 000. Wzrost ceny niemalże o połowę i tak jest niemalże z każdym jakimś sensowniejszym bohaterem czy ikoną. No ja nie wiem, czy jej faktycznie nie ładuje tych kart do paczek czy co, bo na rynku rzeczywiście wieczorem takiego Runeya to potrafi być jedna strona, no ale faktem jest, że legendy cenowo stoją na takim poziomie, jakiego jeszcze w historii Ultimate Team nie było i mnie osobiście też zaczyna to powoli irytować. Natomiast zmieniając nieco temat i przechodząc do gameplayu, no to niby nie mam na co narzekać, gram wszystko jak leci. Jestem od dawna w elicie, w mistrzostwach jeszcze pierwszej rangi nie wbiłem, ale nawet jak wbiję drugą czy trzecią rangę, to przecież są też ciekawe nagrody, no i zresztą ja nigdy nie ukrywałem, że ja zawsze długo muszę uczyć się gry i to, że w FIFA 23 czy FC24 już w trzecim FUT Champions zbiłem pierwszą rangę, no to był mój życiowy rekord, no ale może po prostu FC25 jest bardziej wymagające, muszę się pouczyć więcej itd. itp. No pomijając oczywiście glitche, błędy rozłączenia i porażki za wyrzucanie z meczów. Natomiast problem jest taki, że ta gra, i trzeba to powiedzieć otwarcie, pomijając błędy i glitche, ma po prostu typ gameplayu, który nie do końca daje mi fan z gry. To znaczy, przecież ja w FC24 przez cały rok bardzo często bijałem nawet trzecią, a nie pierwszą rangę i grałem po prostu kartami for fun, które lubię, strzelałem ładne gole i tak dalej, no i nawet jak nie dostawałem najlepszych nagród za mistrzostwa, to i tak całkiem przyjemnie się bawiłem. No z jakąś satysfakcją samego faktu grania. Na tutaj
tutaj, takiej satysfakcji zbytnio nie odczuwam. No momentami bardziej mnie to drażni niż daje fan, bo nawet w meczach, które wygrywam, potrafię się solidnie zagotować. No i po pierwsze, zaraz będzie listopad, więc chyba już czas najwyższy pogodzić się z faktem, że ta gra, pomijając to, czy jest słaba, czy też nie, przede wszystkim nie jest skrojona pode mnie, jak i co pokazuje ankieta, pod wielu innych graczy. Raz na kilka lat wychodzi taka gierka, która mniej komu siada, no i chyba niestety właśnie nadszedł taki rok. W przeszłości mniej siedziała mi na przykład FIFA 17, czy tam też jakaś 21. I niestety zgodnie z moim doświadczeniem, najgorsze co można zrobić z grą, która nam nie do końca siadła, to w nią tryhardować, chociaż no tak na dobrą sprawę z tej sytuacji nie ma jakiegoś udanego wyjścia, no bo tak. Ja już mówiłem, że póki co gram wszystko, nawet skład battle zbijam elitę, robiąc przy okazji ewolucję, no i teraz tak. Matematycznie rozgrywam od 55 do 60 meczów tygodniowo w Ultimate Team i to jest naprawdę dużo. Ja sobie mogę pozwolić, no bo prowadzę kanał, nagrywam przy okazji materiały itd. itp., a za te mecze dostaję jakieś 70 tysięcy monet za nagrody w Squad Battles, jakieś 180 tysięcy za najgorsze karty trafione za wygranie 15 meczów w elicie, do tego w FUT Champions średnio myślę, że ze 220 tysięcy i oczywiście najważniejsze kwalifikacje, w tym karta oceniona co najmniej na 85, no to tam i tak wpada jakiś syf, więc max 30 tysięcy monet. Czyli łącznie za taki tydzień tryhardowania dostaję jakieś 500 tysięcy monet, trafiając sam szrot i to niby nie jest źle, bo miesięcznie to są 2 miliony, natomiast zważywszy na fakt, że karty, które za to kupuję, by grać dalej na tym samym poziomie, tracą na wartości, to realnie pozwalają mi kupić sobie takiego Torresa, no i to nie wygląda już za dobrze, a jednocześnie pamiętajmy o tym, że takie tryhardowanie w grze, która nie do końca ci leży, doprowadza do irytacji, więc generalnie najlepsze wyjście byłoby takie, żeby w FC 25 grać sobie dla zabawy tylko w weekendy, kwalifikacje, FUT Champions, no i starczy. To by pozwalało podchodzić do gry na nieco większym skupieniu i nieco wygłodniałym od wirtualnego futbolu, tylko że taka zabawa nie pozwoli nam zarobić zbyt dużo monet, no chyba że grając raz w tygodniu zawsze będziecie wbijać pierwszą rangę, no ale to jest raczej wątpliwe, więc tutaj rozwiązaniem zostaje zakup FC Points, no ale jednak chyba małe są szanse, że ktoś postanowi wydawać pieniądze na grę, która nie do końca mu siedzi, no chociaż też z tym siedzeniem to jest kwestia budżetu, bo ja już grałem u znajomego składem za kilkanaście milionów monet, no i ja tu siedzę, próbuję grać for fun, wymyślam taktyki, gram ociążale, co chwila coś zmieniam, no a tam składem za kilkanaście milionów pograłem bez żadnej taktyki, na pierwszej z brzegu formacji i jechałem wszystkich równo jak leci, bo ten skład grał w dużej mierze po prostu sam. No i to jest kolejna kwestia, o której już fragmentarycznie wspominałem, że FC 25 stawia na pay to win bardziej niż jakakolwiek inna gra z tej serii w historii, no ale to już temat do poruszenia w innej szerszej dyskusji, więc jeśli FC 25 wam nie leży, no to co ja mogę na ten temat poradzić? No chyba nic. Granie zbyt często to nie jest w takiej sytuacji dobre rozwiązanie, granie zbyt rzadko prawdopodobnie odbije się negatywnie na jakości waszego składu i waszej grze i to też nie jest korzystne, więc no tak to większość graczy będzie żyła w FC 25 przez resztę tego roku. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!